świecie zakończonym rezultatem 0-0. Witam trenera gospodarzy Krzysztof Jabłoński, piłkarza Jakub Witucki i trenera gości Grzegorz Butkiewicz i kapitana gości Grzegorz Brzeziński. Pierwsze pytanie ode mnie, a potem przejdziemy do pytań z sali. Po jednym strzelonym golu do tej pory, tak ten mecz się zapowiadał i tak się skończył. Mimo wszystko pewnie jednak u panów rozczarowany. No na pewno jesteśmy tutaj zwolennikami gry 5-4-7-8, tylko w ofensywie mamy problemy. No, statystyki nie kłamią. Jak pan powiedział, 0-0. Dzisiejszy wynik potwierdził to. Myślę, że do przerwy stworzyliśmy sytuację, po której powinniśmy stracić, zdobyć bramkę. Po przerwie 100% sytuację miała drużyna gospodarzy. Z przebiegu spotkania myślę, że wynik sprawiedliwy. Po tym meczu naprawdę nie wiem co powiedzieć, czy usprawiedliwić to nawet. Czasami niestety tak jest i ta piłka nie chce wpaść do środki. No, mieliśmy swoje sytuacje, stwarzaliśmy i w dalszym ciągu ta bramka jak zaklęta nie chce wpaść. I no, tak jak mówię, no, jestem odpowiedzialny też za wynik tego zespołu. Na razie jest bardzo słabo. Nie wiem, będziemy musieli się tu zastanowić z właścicielem i podjąć jakieś decyzje, myślę, że w poniedziałek. No na pewno tutaj nie odmówię walki mojej drużynie, bo wszyscy włożyli w to kawał serca. No niestety taka jest czasami piłka i jeżeli się bardzo chce, to czasami to nie wychodzi za dobrze. Mieliśmy swoje sytuacje, mieliśmy dwie sytuacje w drugiej połowie na pustą bramkę praktycznie. Trafiamy w poprzeczkę albo obok bramki. No niestety, taka jest piłka. Pytanie z sali. To może jeszcze też trenerzy się powiedzieli, to piłkarze także powiedzą, jak oni widzieli ten pojedynek. No Tomasz, jeżeli chodzi o nasz zespół, przede wszystkim z trenerem wspólnie obraliśmy taktykę, żeby w 15 minutach przede wszystkim nie stracić bramki, bo to do tej pory u nas szwankowało. Mamy nowego trenera, mamy nową grupę, młodą grupę, więc potrzebujemy czasu, żeby stwarzać sobie te sytuacje. Nie straciliśmy bramki przez 15 minut, to dodało gdzieś nam pewności siebie, stworzyliśmy. Okej, nie byliśmy tutaj drużyną, która dominowała na boisku, ale no przy tak młodym zespole, no nie oszukujmy się, gdy stwarzamy sobie jedną, drugą sytuację, może nie stuprocentową, ale z tych dwóch sytuacji mogliśmy jedną zamienić na bramkę, więc troszeczkę taki mały niedosyt w pierwszej części spotkania. Graliśmy z wiatrem, było ok, w miarę wiedzieliśmy, po przerwie natomiast się to odrzuciło. To drużyna Elany miała dwie klarowne, stuprocentowe moim zdaniem sytuacje, więc to był mecz tak naprawdę do jednej bramki. Zarówno wiedzieliśmy, że gospodarze muszą, wiemy jaka jest otoczka kibiców, wiemy Elana jaką jest marką u nas w regionie, więc wiedzieliśmy o tym, że muszą tutaj na nas, na tak młodym zespole zdobyć 3 punkty. My natomiast chcieliśmy zostawić to co mamy. Umiejętności piłkarskie można mieć większe, mniejsze, ale serducha nam dzisiaj i charakteru nikt nie może odmówić. Tak zostawiliśmy, cieszymy się z tego punktu. No i dalej będziemy pracować z trenerem nad tym, żeby przede wszystkim nie tracić bramek, a z przodu stwarzać i pomalutku te gole zdobywać. Co za tym idzie, zdobywać punkty w lidze, bo nie oszukujmy się, nam tych punkcików też trochę brakuje. Dziękuję. No myślę, że tutaj już zostało wszystko powiedziane. Tak jak tutaj kolega Grzegorz powiedział, mecz do pierwszej bramki. Druga połowa pod naszym dyktandem. Mieliśmy naprawdę dwie stuprocentowe sytuacje. Takie sytuacje Szato na treningu strzela z zamkniętymi oczami. Przychodzi mecz. Jest jakieś spięcie, jest jakaś blokada. Nie wiem, nie potrafię tego wytłumaczyć tutaj tego na gorąco. Rozmawiamy w szatni sporo. Staramy się naprawdę, każdy biega, każdy walczy, daje siebie 100%, nawet więcej. Czegoś brakuje. Myślę, że brakuje tej bramki, bo tak jak tutaj w środę strzeliśmy tą bramkę w pucharze, od razu to nas puściło, zaczęła się ta gra luźniej, wyjścia na pozycję, 1-2 kontakty. Przychodzi mecz, jest jakaś spinka. Myślę, że tutaj jest problem u nas w zawodnikach, nie w treningach, tylko u nas w głowach.
musimy to zmienić. Mamy teraz tydzień, żeby to zmienić, popracować, potrenować. Jedziemy teraz na wyjazd do Centry. Daleki wyjazd, ale jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że w końcu zapunktujemy bardziej niż ten jeden punkt i zdobędziemy 3 punkty.